Marcin Punpur w pewnym momencie swojego życia odkrył w sobie duszę podróżnika. W nowe zakątki świata nie wybiera się samolotem, statkiem czy samochodem, a na rowerze. Pasję podróżniczą połączył z zamiłowaniem jazdy na jednośladzie. Podczas swojej ostatniej wyprawy rowerowej z Kaukazu w Dolomity w 56 dni pokonał 6,5 tysiąca kilometrów, przejeżdżając przez 10 krajów. Swoją daleką podróż podzielił na 3 etapy – Kaukaz, Turcja i Bałkany. Ten pomysł rodził się na raty. Najpierw był pomysł, żeby pojechać do Gruzji, tam zrobić taką pętlę razem z Armenią. Z czasem pomysł się rozrósł i stwierdziłem, że można byłoby wrócić po prostu rowerem z Gruzji. Na początku nawet miałem taki pomysł, żeby nazwać wyprawę Gruzja One Way Ticket. Z czasem dołączył pewien sponsor i nazwa się zmieniła, ale pomysł został ten sam. Więc wybrałem teren, który oczywiście też jest ciekawy sam z siebie, bo to są piękne tereny, zarówno Kaukaz, Turcja, jak i Bałkany. Swoją wyprawę Ostrudzianin rozpoczął pod koniec maja. Zanim jednak do niej doszło, trzeba było ją dobrze zaplanować. Logistyka całego rowerowego przedsięwzięcia do łatwych nie należała. Im bardziej egzotyczna wyprawa, tym więcej czasu wymaga, jeśli chodzi o przygotowania. No, podstawowym narzędziem jest internet. To są blogi innych rowerzystów, jakieś relacje zawarte na różnych stronach. No i człowiek się po prostu dokształca. Zaczyna się tak naprawdę od wytyczenia trasy i zbiera się informacje, co jest ciekawego na trasie, którą zamierzam przejechać. Okazją do podzielenia się wspomnieniami z wyprawy było spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. I trzeba przyznać, że wzbudziło ono spore zainteresowanie wśród mieszkańców Ostrudy. 20 września czytelnia biblioteki wypełniła się po brzegi. Każdy chciał usłyszeć i zobaczyć człowieka, który samotnie zwiedza zakątki świata na jednośladzie. Pokonując kolejne kilometry i przemierzając setki różnych miejscowości, Marcin Punpur poznawał kulturę i obyczaje panujące w różnych państwach. Ja mimowolnie odnosiłem tą wyprawę do poprzedniej, byłem w Skandynawii. To są dwa zupełnie inne miejsca, to znaczy Kaukaz, Skandynawia, czy Turcja, Skandynawia. One się różnią w tym sensie, że jeżdżąc po Skandynawii miałem uczucie, że jestem troszkę tak w sterylnych warunkach zamknięty. Znaczy nie mam dostępu do tubylców, że tak się wyrażę, do po prostu ludzi. Na Kaukazie, w Turcji sytuacja wyglądała odmiennie. To znaczy nie było żadnego problemu z kontaktem z miejscowymi ludźmi. Wprost przeciwnie, oni sami po prostu mnie zachęcali do wypicia chociażby herbaty. Herbat wypiłem naprawdę mnóstwo w Turcji. Sam prowokowałem sytuacje, w których oni mi z kolei proponowali nocleg, więc prowadziłem z nimi taką troszkę nie do końca czystą grę, ale smaczków było naprawdę mnóstwo. I tak przez 56 dni podróży Marcin Punpur przemierzył 6,5 tysiąca kilometrów, nie łapiąc ani razu gumy, tylko raz zmuszony był wymienić koło. Średnio pokonywał ponad 100 kilometrów dziennie. Niestety zdarzały się i chwile słabości. Podczas wyprawy przez Bałkany do Marcina Punpura dołączył jego kolega. Region przywitał ich potwornymi upałami. Największe wrażenie na rowerzystach wzbudziła Albania, a najmniejsze, jak się okazało, Chorwacja, która nie jest przyjazna miłośnikom jednośladów ze względu na duże ruchy turystyczne. Ostatni etap podróży przebiegał przez Włochy. Metą dwumiesięcznej wyprawy była miejscowość Klausem, która leży w centrum południowego Tyrolu. Zanim dobiegła końca wyprawa rowerowa z Kaukazu w Dolomity, w głowie Marcina Punpura zrodził się pomysł kolejnej podróży. Tym razem Ostrudzianin na jednośladzie chce się udać w Himalaje.